Spieszące do pracy tłumy Japończyków to znajomy widok na tokijskich ulicach. Japończycy często spieszą się, bo ich czas wolny w ciągu dnia jest bardzo ograniczony. Po miesiącu spędzonym w jednym z największych metropolii świata mogę śmiało stwierdzić, że Japończycy są zabieganym społeczeństwem. Okazuje się, że to zabieganie z powodu pracy rozpoczyna się w Japonii jednak na długo przed faktycznym zatrudnieniem. Ma nawet swoją własną nazwę. Shushoku Katsudo, czyli tak zwany job hunting. W japońskiej kulturze rozmowa o pracy stanowi swoisty egzamin życia i nie do końca ma się wolną rękę przy wyborze, kiedy chce się udać na rozmowę o pracę. Rozmowy o pracę w Polsce także stanowią normę na drodze do zdobycia zatrudnienia. Jednak sami możemy zdecydować, kiedy chcemy na taką rozmowę się wybrać. Sami wybieramy, kiedy chcemy zająć się szukaniem pracy. Jedni robią to od razu po ukończeniu szkoły, inni zaraz po zakończeniu studiów, jeszcze inni czekają ze znalezieniem stałego zatrudnienia, nawet kilka lat po ukończeniu szkoły. Ale nawet jak już się znajdzie stałe zatrudnienie, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je po jakimś czasie zmienić. W Japonii jest generalnie odwrotnie. Co roku Keidan Ren, Japońska Federacja Biznesu, ustala harmonogram rekrutacji absolwentów przez swoich członków składających się głównie z dużych korporacji. Większość japońskich firm rekrutuje nowych pracowników tylko przez jeden okres w roku. Jego kulminacja przypada na kwiecień i maj, czyli pierwsze miesiące nowego roku akademickiego. Informacja ta jest na tyle istotna, iż to głównie studentów, a konkretnie studentów ostatniego roku studiów licencjackich, dotyczą te rekrutacje. Japońskie firmy zdecydowanie faworyzują osoby, które chcą rozpocząć pracę zaraz po ukończeniu studiów. Dlatego też studenci ostatniego roku z tak dużym wyprzedzeniem udają się na pierwsze rozmowy, chcąc zaklepać sobie możliwie najlepszą posadę. Gdyby poczekali z udaniem się na rekrutację do zdobycia dyplomu, pocałowaliby klamkę. Wszystkie pozycje większości dobrych firm byłyby już zajęte. Musieliby czekać kolejny rok, by ponownie próbować znaleźć pracę. W japońskiej kulturze praca zajmuje istotne miejsce. Istnieje silne przekonanie, że praca jest cnotą, a wysiłek i oddanie pracy są bardzo cenione. To może skłaniać wielu Japończyków do długich godzin pracy, aby spełniać te oczekiwania. Japończycy często pracują dłużej niż standardowe 8 godzin. Wiele firm stosuje nieoficjalną praktykę zwyczajowego przedłużania pracy. W Japonii ludzie bardzo często pracują zbyt dużo i z perspektywy Europejczyka kult pracy w japońskiej kulturze jest na granicy wolności. Bowiem istnieje zwyczaj siedzenia po godzinach w pracy niekoniecznie dlatego, że chcesz, ale dlatego, że nie ośmielisz się wyjść przed swoim szefem. Wielu Japończyków po pracy idzie do pubu. Skrajne przemęczenie powoduje, że padają już po jednym i dwóch drinkach. Nie docierają do łóżek, brudni i wymięci zalegają w miejskich parkach, na ławkach, niekiedy wprost na chodnikach. Warto zaznaczyć, że problem nadmiernego czasu pracy jest przedmiotem debaty w Japonii, a rząd podejmuje kroki w celu wprowadzenia reform mających na celu poprawę równowagi między pracą a życiem prywatnym. Kult pracy w społeczeństwie jest na tyle silny, że często zachowania pracodawców są obsesyjne. Skrót Oware Harasumento, czyli nękanie do końca, odnosi się do silnej presji, jaką niektóre firmy wywierają na studentach, aby zaprzestali poszukiwania pracy po złożeniu im oferty. Na przykład jeśli student odwiedził firmę, aby odrzucić wcześniej zaakceptowaną ofertę pracy, pracownik działu personalnego może oblać go gorącą herbatą. Większość młodych Japończyków jest jednak zdecydowanych, żeby zagrać tę grę za wszelką cenę. Jednym z głównych powodów jest fakt, gdy już ktoś znajdzie stałe zatrudnienie, zwykle zostaje w danej pracy aż do emerytury. Zmienianie zawodu jest tam bowiem w większości przypadków skrajnie nieopłacalne. Dlatego też młodzi studenci wychodzą ze skóry, żeby móc sobie zaklepać posadę w jak najlepszym miejscu. Wiedzą, że jeśli im się teraz uda, jest duża szansa, że później już będzie tylko łatwiej. I tak spędzają długie tygodnie na stresie i frustracji, w nadziei, że w końcu zadzwoni ich telefon. Jeśli nie ktoś z wymarzonej firmy, to przynajmniej ktoś z informacją, że dostali pracę. Swoją drogą, patrząc na takie realia, w Polsce mamy dosyć dużą swobodę zawodową. Jeśli podobał Ci się film, zasubskrybuj ten kanał i zostaw lajka. Dzięki za uwagę.